Witajcie, zapraszamy Was na krótką wycieczkę po naszym niedużym, ale jakże urokliwym miasteczku. Miejscu, które znajduje się bardzo blisko naszej szkoły. Postanowiliśmy Wam je pokazać z dwóch powodów. Po pierwsze, jest tu pomnik upamiętniający żołnierzy walczących podczas II wojny światowej. A po drugie, jest to miejsce spotkań młodzieży, którzy nudzi się na lekcjach. Teraz w bardzo ciekawym miejscu. Budynki, które widać za nami, zostały zbudowane od podstaw. Są to rekonstrukcje budynków z przełomu XIX i XX wieku. Miejsce to jest bardzo przytulne oraz zostało nazwane miasteczkiem na szlaku kultur kresowych. Miejsc, które warto zobaczyć, są również trzy zabytkowe kościoły. Pierwszy, znajdujący się przy wjeździe do Biłgoraja od strony Przemyśla, pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Drugi, w centrum miasta, świętego Jerzego, nazywany kościółkiem. I trzeci, przy wyjeździe na Zamość, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który jest zabytkiem architektury późnobarokowej. Do Zagrody Świterskiej, obowiązkowego punktu wszystkich wycieczek szkolnych. Mimo że uczniowie niechętnie zwiedzają jakiekolwiek muzea, to Zagrodę Świterską warto zobaczyć. Biłgoraj kiedyś słynął z wyrobu sit. Ponieważ jest to idealne miejsce do wycieczek szkolnych. Odbywają się tutaj na przykład warsztaty wyrabiania masła czy maglowania materiałów. W powietrzu unosi się zapach drewna, a my czujemy się jak w filmie Powrót do przeszłości. Tradycja tradycją, ale nie da się ukryć, że to miejsce jest szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, czyli dla nas. Ten budynek za mną to super nowoczesny ośrodek sportowy. Mamy tam wszystko, co potrzeba. Stoję na boisku piłkarskim, na którym odbywają się mecze ligowe i nie tylko. Naszą dumą jest też skatepark, na którym możliwość jest wyszaleć się na deskach, rowerach czy hulajnogach, co widać w tle.
się w głównym holu ośrodka sportowego. Przejdźmy teraz do sali sportowej, gdzie odbywa się dużo imprez sportowych oraz koncertów. Nad Zalewem Bojarym, miejscem ulubionym nie tylko przez mieszkańców Biłgoraja. W opalne dni można przyjść się tu poopalać, popływać lub popływać na rowerku wodnym. Zobaczcie, jak tu pięknie. Woda, las i piasek. Ważne dla nas miejsce. Jest to Biłgorajskie Centrum Kultury. Odbywają się tutaj bardzo ciekawe spektakle, koncerty. Są też występy kabaretów. Wejdźmy do środka, by zobaczyć wnętrze. Jesteśmy właśnie w sali widowiskowej. Na tej scenie mieliśmy się wspólnie spotkać, ale się nie udało. Kto wie, może po epidemii uda nam się razem wystąpić. Jesteśmy teraz na rynku naszego miasta. Jak widać, trwają tu remonty. Mamy nadzieję, że jak do nas przyjedziecie, przespacerujemy się po nim. Ulicy Kościuszki mieści się widoczne za nami starostwo powiatowe. Obok niego mamy szkołę muzyczną, do której uczęszcza spora grupa uczniów piątki. Wycieczkę kończymy przed budynkiem naszej szkoły, którą obejrzycie online. Szkoda, że nie mogliście do nas przyjechać.